Jeden z najdłużej panujących władców w historii świata, do dziś, zwłaszcza w rejonie Małopolski, kojarzony z ciekawymi czasami Austrii i Austro-Węgier, niektórym może się kojarzyć z nadrukami na butelkach pewnej wody mineralnej. Moi drodzy, po tym nieco zagmatwanym wstępie, zanim przejdziemy oczywiście do y, naszego właściwego spotkania, kilka rzeczy naturalnie informacyjnych. Zachęcam Was do tego, żebyście zasubskrybowali nasz kanał. Oczywiście zachęcam Was do tego, żebyście pod tym, jak i pod poprzednimi i następnymi filmami zostawili kciuk uniesiony w górę. I nade wszystko zachęcam Was do dzielenia się wrażeniami, komentarzami i opiniami na y, poruszane przez nas tematy. No i kochani, właśnie wspomniałem o tym, że bohater dzisiejszego odcinka i wasze sprawne oczy już z pewnością wyczytały w tytule tegoż, kto nim będzie, e, może się niektórym kojarzyć chociażby z butelkami pewnej dosyć popularnej w Polsce wody mineralnej, e, bowiem to właśnie na nich został uwieczniony wizerunek Franciszka Józefa I. No, i tutaj myślę, że już rozwiewamy niektóre wątpliwości, które rodziły się w głowach wielu z nas. Kimże jest ten leciwy dżentelmen, który spogląda na nas z naklejek, znajdujących się na butelkach z wodą mineralną? To właśnie cesarz Franciszek Józef. To on przez właścicieli firmy produkującej wodę mineralną został w taki sposób uhonorowany. Ale moi drodzy, Franciszek Józef I to oczywiście oprócz tego dodatku w postaci nadruku na butelkach z wodą mineralną, to przede wszystkim e, lata panowania 1848-1916 i króciusieńka tytulatura, ponieważ była ona zdecydowanie bardziej mm, bogata. E, Króciusieńko był tytułowany jako z Bożej łaski cesarz Austrii, król Węgier, król Czech, król Chorwacji. No, i tak jak powiedziałem we wstępie, zwłaszcza w rejonach Małopolski dzisiejszej, są ludzie, którzy. Z pokolenia na pokolenie żywią szacunek do tego austriackiego władcy. No i jednym z nich jest, i tutaj wydaje mi się, że mogę przytoczyć imię i nazwisko jednym z nich jest znany i bardzo popularny dziennikarz kulinarny, czyli Robert Makłowicz. On bardzo często w swoich filmowych produkcjach wspomina cesarza Franciszka Józefa I. Ale, moi drodzy, my dzisiaj do ogółu czyli do do, do Was wszystkich opowiemy co nieco o jego życiu, o tym e, bogatym wydarzenia, liczne ciekawostki e, długim, bardzo długim życiu. Franciszek Józef był najstarszym synem arcyksięcia Franciszka Karola, brata i następcy cesarza Ferdynanda I oraz Zofii Wittelsbach, czyli bawarskiej księżniczki. No i moi drodzy, no właśnie, przechodzimy w naszej opowieści kroczek dalej, ponieważ wspomnieć należy o tym, że cesarz Franciszek Józef I miał czworo rodzeństwa. I no, do jego rodzeństwa, mówiąc w cudzysłowie, zaliczali się Maksymilian Ferdynand Józef, żyjący w latach 1832-1867, który był cesarzem Meksyku. Karol Ludwik, żyjący w latach 1833-1896, nosił tytuł arcyksięcia. Maria Anna, żyjąca bardzo krótko, bowiem urodziła się w roku 1835, a już niestety zmarła w roku 1840 i przez 5 lat swojego życia nosiła tytuł arcyksiężniczki. Oraz arcyksięcia Ludwika Wiktora, żyjącego w latach 1842-1919. Tyle tytułem rodzeństwa yy, Franciszka Józefa. No i jak nie trudno się domyślić, Franciszek Józef wychował się w y, słynnym pałacu Schönbrunn. Tam odebrał także bardzo staranne wykształcenie. Posługiwał się kilkoma językami, choć w oficjalnych kontaktach używał tylko i wyłącznie języka niemieckiego i węgierskiego. No i moi drodzy, Wspomnieć należy także o tym, że w młodych latach Franciszek Józef przeszedł szkolenie wojskowe. W wieku lat 10, tak, nie przesłyszeliście się, w wieku lat 10 został podporucznikiem, a 3 lata później został pułkownikiem. Więc, no, mając lat 13, Franciszek Józef już mógł poszczycić się e, no, dosyć ciekawą funkcją wojskową funkcją pułkownika. Moi drodzy, no, wspomnieć należy w tym momencie o wojnie. O wojnie o wojnie austriacko-piemąckiej, bo podczas tejże wojny Franciszek Józef przeszedł chrzest bojowy w bitwie pod Santa Lucia 6 maja roku 1848. No, zbierał szlify, jak, jeżeli chodzi o wykształcenie wojskowe, ale musiał też przez, przejść chrzest bojowy i tenże właśnie podczas tej bitwy się dokonał. Moi drodzy, mamy rok 1848 i my z lekcji historii pamiętamy, że właśnie tenże rok jest nazwany rokiem wiosny ludów. No właśnie, i ta wiosna ludów, jak się okaże, zaważyła bardzo mocno na życiu yy, późniejszego cesarza Franciszka Józefa I, bowiem wydarzenia wspomnianej przeze mnie wiosny ludów w monarchii habsburskiej uświadomiły otoczeniu cesarskiemu konieczność zmian. No, dotychczasowy cesarz, cesarz Ferdynand I, zwany Ferdynandem I Dobrotliwym, był bowiem osobą chorą, o ograniczonych możliwościach umysłowych i no. Niesprawującą praktycznie żadnej władzy, bo istotnie był to człowiek mający dosyć poważne dolegliwości natury psychicznej. No, nie był w stanie, nie był w stanie samodzielnie podejmować decyzji i przede wszystkim był to też człowiek który zaliczany był do tak zwanej Starej Gwardii. Starej Gwardii, która miała doprowadzić do tych wielkich ruchów społecznych e, zwanych Wiosną Ludów. To właśnie między innymi jego polityka, polityka mm, no, taka zamierzchła, miała być katalizatorem do wybuchu Wiosny Ludów, ale oczywiście nie tylko jego, jego bo mowa tu o innych także władcach ówczesnej Europy. I moi drodzy, no, właśnie, zdecydowano zatem skłonić Ferdynanda do abdykacji. W takiej sytuacji korona przypadałaby zgodnie z zasadami dziedziczenia jego bratu, Franciszkowi Karolowi, który był ojcem Franciszka Józefa. Niemniej jednak, musimy, moi drodzy, pamiętać, że zarówno cesarz, jeszcze wtedy panujący, jak i jego brat no, pochodzili mniej więcej z tego samego pokolenia. I tutaj zachodziła wątpliwość, czy brat cesarza będzie jednak w stanie wprowadzić trochę świeżego powietrza do e, dynastii habsburskiej i będzie w stanie także wprowadzić pewnego rodzaju nowoczesność w tejże dynastii. Zatem przechodzimy o pół kroczku dalej, ponieważ e, no, wielkie pertraktacje wtedy trwać miały i w wyniku tychże pertraktacji podjęto decyzję, że jednak tron warto byłoby oddać w ręce osoby młodszej, młodszej, pozbawionej zobowiązań wobec zrewoltowanych ludów monarchii. W takiej oto sytuacji Franciszek Karol, czyli brat dotychczasowego cesarza, zrezygnował z korony na rzecz swojego najstarszego syna, bohatera dzisiejszego odcinka, czyli franciszka Józefa. I początkowo takie były plany, że Franciszek Józef przyjmie imię Franciszka II. Natomiast uznano, że Franciszek Józef symbolizują te dwa imiona rozpoczęcie całkowicie nowego rozdziału. Nie miał być Franciszkiem II, miał być Franciszkiem Józefem, czyli symbolem nowoczesności i otwartego spojrzenia na ówczesną monarchię. 2 grudnia roku 1848 w pałacu biskupim w Ołomuńcu osiemnastoletni podówczas Franciszek Józef I został proklamowany cesarzem Austrii. No, wielkie to wydarzenie w życiu Franciszka Józefa. Pamiętajmy, że wtedy właśnie rozpoczyna się jego panowanie, która, które trwać będzie przez następne dziesięciolecia. Ale przejdźmy zatem dalej, bowiem musimy wspomnieć o tym, że pierwszym zadaniem nowego cesarza było stłumienie wstrząsających cesarstwem rewolucji. Stopniowo udało mu się uspokoić sytuację w większości krajów cesarstwa. No, można to poczytywać współcześnie za jeden z jego większych sukcesów w historii całego panowania Franciszka Józefa I. W marcu roku 1849 rozwiązał obradujący w Kromierzyżu Sejm Austriacki. Najpoważniejsze problemy wiązały się z sytuacją na Węgrzech, gdzie trwało powstanie. Franciszek Józef był zmuszony prosić o pomoc cara Rosji, Mikołaja I. No i Moi kochani, na Węgry wkroczyła w niedługim czasie armia rosyjska pod dowództwem feldmarszałka Iwana Paskiewicza. Stłumienie do jesieni 1849 roku całego ruchu powstańczego pozwoliło Franciszkowi Józefowi I umocnić swoją władzę. I w roku 1851 Franciszek Józef wydał dosyć ciekawy dokument, bowiem mowa tutaj o patencie sylwestrowym. Franciszek Józef w tymże dokumencie cofał ustępstwa konstytucyjne z okresu wiosny ludów i no, niektórzy dopatrują się w tym, w tych decyzjach powrotu Austrii na tory władzy absolutnej. No i moi drodzy tenże patent zastąpił konstytucję Austrii z roku 1849, przywrócił władzę absolutną w ręce cesarza, a także ograniczał swobody obywatelskie, wolność słowa, stowarzyszeń czy zgromadzeń. Natomiast warto zaznaczyć, że potwierdzał uwłaszczenie chłopów. No Dosyć kontrowersyjny, jeżeli spojrzymy na życie Franciszka Józefa, dokument. 18 lutego 1853 roku doszło w Wiedniu do nieudanego zamachu na 23-letniego wówczas cesarza. Zamachowcem okazał się węgierski anarchista, czeladnik krawiecki Janosz Liberni, który rzucił się na Franciszka Józefa z nożem i zranił go w szyję. Czyli no, dosyć drastyczny atak i mało doszłoby do tego, że Franciszek Józef, młody człowiek, już dokonałby swojego żywota. Natomiast zamachowca obezwładnili adiutant Maksymilian O'Donnell i rzeźnik Józef Eternaich. Janusz Liberni został stracony, a na pamiątkę ocalenia życia monarchy, brat cesarza Franciszka Józefa, arcyksiąże Maksymilian, nakazał wznieść kościół wotywny. Kościół wotywny, który do dnia dzisiejszego możemy jako turyści obserwować. Przepiękna wielka budowla. No, wiadomo, że cesarz musi mieć żonę. Stąd poszukiwanie żony dla cesarza, w które zaangażowana była głównie jego matka, Zofia. Te poszukiwania zakończyły się powodzeniem. Zakończyły się powodzeniem latem roku 1853. Jego małżonką miała zostać Helena, księżniczka bawarska z rodu Wittelsbach. No, ale moi drodzy, Franciszek Józef to nie tylko postać oczywiście cesarza, postać związana z tronem, to także postać bardzo romantyczna i historia, jak się okazuje, bardzo, ale to bardzo romantyczna. Jednak wydarzenia dotyczące jego małżeństwa potoczyły się zdecydowanie inaczej. Młody cesarz zakochał się bowiem z wzajemnością w rodzonej siostrze z wybranki, którą oczywiście no, mamusia chciała mu, że tak powiem, zapewnić. Mowa tutaj oczywiście o Elżbiecie, która powszechnie znana jest jako Sisi, cesarzowa Sisi. No, i wielka miłość zakończona zaręczynami, które zostały ogłoszone 24 sierpnia 1853 roku do zawarcia małżeństwa między Franciszkiem Józefem Assisi konieczna była dyspensa od papieża, ponieważ Franciszek, Józef i Elżbieta byli bardzo blisko spokrewnieni. Matka Elżbiety, Ludwika Wittelsbach, i matka Franciszka, czyli Zofia, były siostrami, więc to małżeństwo byłoby naprawdę bardzo, ale to bardzo blisko spokrewnione. Po uzyskaniu naturalnie odpowiedniej dyspenzy od papieża, w marcu 1854 roku spisano kontrakt małżeński. Ślub natomiast odbył się 24 kwietnia 1854 roku w wiedeńskim kościele Augustianów. No i przechodzimy kroczek dalej, ponieważ oczywiście, jeżeli małżeństwo, to także dzieci. Franciszek Józef i Elżbieta mieli czworo potomstwa: syna Rudolfa, córkę Zofię, Gizelę i Marię Walerię, więc przewaga pań w tej rodzinie była zdecydowana. W 1854 roku w czasie wojny krymskiej Austria pośrednio, tak to trzeba określić, wystąpiła przeciwko Rosji. Austria okupowała Mołdawię i Wołoszczyznę. Zimą roku 1854 Franciszek Józef odbył z żoną podróż po Lombardii i Wenecji, aby zademonstrować tym samym przynależność tych krain do cesarstwa austriackiego. W 1859 z kolei roku Franciszek Józef mianował Polaka, agenora Gołuchowskiego, na ministra spraw wewnętrznych. Moi drodzy, jesteśmy w czasach, gdy Polska jest pod zaborami i Polak zostaje przez cesarza austriackiego mianowany ministrem spraw wewnętrznych, czyli kieruje chociażby policją, kieruje służbami. No, sytuacja niesamowita, przyznacie sami. Zaplanował on reformę cesarstwa w duchu daleko idącego federalizmu. Mowa tu oczywiście o Franciszku Józefie. Zasady te, czyli zasady przyszłego cesarstwa austriackiego, zawierał tak zwany dyplom październikowy. Jednak już w roku 1861 pod wpływem opinii kół konserwatywnych został wydany tzw. patent lutowy przez Franciszka, który znacznie ograniczał kompetencje Sejmów poszczególnych krajów. Czyli tutaj z jednej strony Franciszek chciał trochę swobód wprowadzić, trochę świeżego powiewu, natomiast koła konserwatywne cały czas wciskały hamulec i bieg wsteczny. Równocześnie postępował, no trzeba to zaznaczyć, upadek przewodniej roli Austrii w Związku Niemieckim. Obrady zwołanego po raz ostatni przez cesarza Austrii Sejmu ukazały niechęć Prus do polityki cesarza. Król Prus Wilhelm I Hohenzollern nie przybył w ogóle na to spotkanie, a Otto von Bismarck, czyli słynny żelazny kanclerz, dążył do usunięcia wręcz Austrii ze Związku Niemieckiego. No i w wyniku działań wojennych, moi kochani, z Francją i Piemontem w roku 1859 Austria utraciła Lombardię na rzecz Włoch. Przegrała również wojnę z Prusami w roku 1866 o hegemonię w Związku Niemieckim, który to w konsekwencji został rozwiązany. Klęska ta uświadomiła Franciszkowi Józefowi konieczność zmian nie tylko kosmetycznych, ale i radykalnych. No i moi kochani Franciszek Józef, aby ratować państwo Habsburgów, zmuszony został do porozumienia się z Węgrami. W 1867 roku powstały dualistyczne Austro-Węgry. A 8 czerwca roku 1867 cesarz został koronowany koroną świętego Stefana na apostolskiego króla Węgier, uznając tym samym równość Węgier wobec cesarstwa Austrii powstało zupełnie nowe państwo. Na mocy ugody Austria i Węgry miały osobne parlamenty i osobne rządy. Jednak wspólne były trzy ministerstwa Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Wojny oraz Ministerstwo Finansów. I to ostatnie, czyli Ministerstwo Finansów, opłacało koszty dwóch pierwszych. Bardzo ciekawa struktura, przyznacie sami. W latach 1872-1873 doszło do znacznego zbliżenia Austrii z Rzeszą i Rosją, co z kolei no, znalazło wyraz, tak byśmy mogli powiedzieć, w sojuszu. W Sojuszu Trzech Cesarzy. Bardzo ciekawy twór ee, polityczny. Efektem wzrostu zagrożenia ze strony Rosji na Bałkanach było zawarcie sojuszu wojskowego z Niemcami w roku 1879, do którego trzy lata później przystąpiły Włochy. Uformowało się w ten sposób słynne Trójprzymierze, jeden z dwóch wielkich bloków militarnych w Europie, który to oczywiście będzie niezwykle istotną rolę odgrywał w latach I wojny światowej. We wrześniu roku 1880 cesarz odbył podróż do Galicji. Został owacyjnie wręcz przyjęty przez mieszkańców oraz obiecał pomóc w restauracji Zamku Królewskiego na Wawelu. No i moi drodzy, wspomnieć należy o roku 1898, bowiem to wtedy doszło do bardzo tragicznego wydarzenia. Małżonka cesarza, czyli cesarzowa Sisi, została zamordowana. No i mamy kolejne dramatyczne wydarzenie w życiu cesarza Franciszka Józefa, bowiem mowa tutaj o domniemanym samobójstwie jego pierworodnego syna Rudolfa, który to też, które to też wydarzenie jest owiane do dzisiaj tajemnicą, ale wspomnieć trzeba o tym, że no, został znaleziony martwy, następca tronu austro-węgierskiego. Więc sytuacja dla Franciszka Józefa po pierwsze bardzo bolesna z punktu widzenia ojcowskiego, po drugie z punktu widzenia dynastycznego. Moi drodzy, następcą tronu, następcą tronu w wyniku tych tragicznych wydarzeń został brat cesarza, arcyksiąże Karol Ludwik. Natomiast po jego śmierci syn Karola Ludwika, Franciszek. Ferdynand, moi drodzy, tak, nie przesłyszeliście się. W tym mniej więcej miejscu zdobaczycie odnośnik do jednego z naszych poprzednich odcinków, który to właśnie dotyczył słynnego zabójstwa w Sarajewie z roku 1914. A ofiarą tegoż zabójstwa był nie kto inny, jak wspomniany przed chwilą, przed chwilą przeze mnie Franciszek Ferdynand. W roku 1903, a w zasadzie mówiąc ściślej w sierpniu, Franciszek Józef jako cesarz zgłosił po raz ostatni w historii veto. Veto, czyli tak zwaną ekskluzywę w czasie konklawe. Moi drodzy, tak, w czasie konklawe, yy, za pomocą oczywiście osób duchownych, czyli kardynałów, władcy, świedcy, mogli zgłaszać weto. Weto przeciw wyborowi jednego z kandydatów w tymże konklawe. No i uczynił to cesarz Franciszek Józef ustami kardynała Jana Puzyny, biskupa krakowskiego, który w, swoim, w swoich latach był postacią szalenie kontrowersyjną dla Krakowian. E, był człowiekiem bardzo skomplikowanym, e, bardzo odpychającym, tak byśmy powiedzieli, natomiast to właśnie... E, on w imieniu cesarza Franciszka Józefa zgłosił weto przeciwko wyborowi kardynała Rampoliego na stolicę Piotrową. Ale był to ostatni w historii taki przypadek. W czerwcu 1908 roku Franciszek Józef, Józef obchodził 60. rocznicę wstąpienia na tron, która była oczywiście bardzo uroczyście świętowana. Zjawiło się wtedy w Wiedniu z życzeniami wiele głów koronowanych z całej Europy. Między innymi przybył król Anglii Edward VII oraz wszyscy książęta niemieccy na czele z cesarzem Wilhelmem II. Więc wielkie, ale to wielkie uroczystości. 28 czerwca 1914 roku z kolei w Sarajewie, tak jak wspomniałem, zabity został następca tronu Franciszek Ferdynand. 28 lipca Austria wypowiedziała Serbii wojnę, co w konsekwencji doprowadziło do wybuchu I wojny światowej. Informacje o wybuchu konfliktu cesarz przekazał poddanym w proklamacji o nazwie Do Moich Ludów, czyli do wszystkich ludów, nad którymi cesarz Franciszek Józef panował. No i znane są słowa Franciszka Józefa mówiące o tym, że monarchia idzie na dno, ale przynajmniej z honorem. Jednym z ostatnich dokumentów, które podpisał Franciszek Józef I był akt 5 listopada, powołujący samodzielne państwo polskie. Oczywiście to samodzielne to no, określenie nadwyraz, ponieważ miało być one y, pod specyficznym patronatem Niemiec i Austro Węgier. Więc tak. no. Nie, nie byłoby to właśnie takie typowo niepodległe państwo, ale to pamiętamy z lekcji historii. Wspomnieć trzeba oczywiście o 21 listopada 1916 roku, kiedy to Franciszek Józef umiera i zostaje pochowany w krypcie cesarskiej pod kościołem kapucynów pomiędzy bardzo symbolicznie swoją żoną i swoim synem. Ale moi drodzy wspomnieć, należy także, że następcą Franciszka Józefa i no, ostatnim, Cesarzem Austro-Węgier został Karol I. I Karol I do dziś w historii zapisany jest jako ten ostatni władca Austro-Węgier. Ale w tytule dzisiejszego odcinka oprócz wody jest także Kajzerka. Powiem tak, no utarło się, że te y, malutkie bułki, które są powszechnie dostępne w wielu sklepach, ich nazwa odnosi się do Kajzera, czyli do Franciszka Józefa I. Należy powiedzieć oczywiście jasno i wyraźnie, że nie ma to nic wspólnego z prawdą, ponieważ kajzerki, a wiemy to na przykład dzięki obrazom, były znane już w Europie w wieku XVII i XVIII, czyli na długo przed tym, jak panował Franciszek Józef I, stąd łączenie kajzera Franza Józefa z bułką, Kaiserką jest łączeniem nieco mylnym. No i drodzy, dziękuję wam za dzisiaj. Zachęcam was naturalnie do tego, żebyście subskrybowali nasz kanał, żebyście zostawiali kciuki uniesione w górę, żebyście komentowali wasze wrażenia. No i oczywiście, żebyście wyglądali kolejnej premiery z cyklu dawno temu.